Muzyczna grupa Retro z Błędowa to już znany i lubiany w regionie zespół. Prowadzony przez Izabelę Stromecką, nauczycielkę muzyki i kompozytorkę, po nieco ponad rocznej działalności zyskał już zasłużoną renomę. Nikt nie przewidział tego, że kilkanaście kobiet w średnim, a słusznym wieku podbije lokalnych i nie tylko fanów sympatycznej muzyki sprzed lat. Także i tego, że granymi i śpiewanymi utworami przybiją w wielu gremiach wszechobecne dziś rytmy disco polo. I to im się udało. Między innymi dlatego, że śpiewając dowodzą, że muzyka jest wieczna, zaś świadomość tego wyzwala w nich wiele pozytywnej energii. Śpiewać każdy może, to prawda. Ale aby śpiewać tak jak one i cieszyć się tym, co robią, trzeba chcieć żyć i cieszyć się życiem. Muzyka wróciła im radość życia. Nie dziwnego więc, że radością swoją emanują tak bardzo, że czas staje się dla nich deficytowy. Wszyscy chcą ich słuchać. I słuchają. Izabela Stromecka i jej podopieczne dzielą się swoją radością ze wszystkimi, którym się ich sposób na życie podoba. A że to miła metoda, zaprzeczyć nie można. Jedną z form działalności zespołu jest wolontariat. Panie więc śpiewają gratis tym, którzy o uśmiechu dawno już zapomnieli i uśmiech ten wywołują. I ta metoda jest najbardziej skutecznym lekiem na wszelkie schorzenia, w tym na nudę, chandrę, depresję, ból zęba i niechęć do męża. Ci ostatni czują się poniekąd nieco poturbowani przez żony już prawie celebrytki. No, ale kto męża śpiewać zabrania? Odważni są tylko po kilku piwach, choć i tak po pierwszej zwrotce pamięć trasą. Takie to talenty. Śpiewając więc błędowskie chórysy, że hej. Z wiosną zapewne plenerowe koncerty dadzą na miejscowym rynku, zakasując tych mechanicznych odtwórców. We wtorek 23 stycznia 2018 roku grupa Retro odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w pięknej wsi Tomczyce, położonej na nadpilickiej skarpie w gminie Mogielnica, sprawiając tym samym wielką niespodziankę pensjonariuszom. Zespół powitała Zofia Syta, funkcyjna pracownica ośrodka. No i zaczęło się. Po kilku kolędach zaśpiewanych gwoli odniesienia się do zimowej i świątecznej jeszcze aury oraz pokonanie przysłowiowych lodów, Retro dało koncert popularnych przed laty utworów. Łatwo przystajalna muzyka porwała nawet tych pensjonariuszy, którzy mogąc tylko siedzieć, poruszali się rytmicznie. Maestro Stromecka dała pokaz wirtuozerii gry na akordeonie, zmuszając klawiaturę do nieprawdopodobnych wręcz ewolucji, w znakomitym zresztą geście scenicznym. Solowymi popisami gry na gitarze uatrakcyjniła występ Wanda Kwiatkowska, po której to Jan Czerski, nauczyciel muzyki i multiinstrumentalista, jako zawodowy wodzirej prym przejął, inicjował wspólne śpiewanie. I sala śpiewała, czerwone jabłuszko, przekrojone na krzyż. Mało tego, były nawet tańce. Kilka pensjonariuszek, nie zważając na stan zdrowia, ruszyło w tany i to im się udało. Podziękowanie dyrektora placówki, Marka Teresińskiego, zamknęło koncert. Ale długie potem rozmowy przy kawie z kierownictwem tej placówki potwierdziły zarzeczniętą przyjaźń i były zapowiedzią stałych i bez wątpienia sympatycznych kontaktów. Największą jednak satysfakcję występującym paniom sprawiła radość pensjonariuszy, dla których ich koncert był przecież niecodziennym, niezwykle ważnym i radosnym wydarzeniem. Świadomość mijającego czasu jest katalizatorem działania. Radość czynienia dobra, odnajdywanie w sobie dotąd nieuświadomionych wartości i możliwości jest niemałym wyzwaniem twórczym i przecież społecznym. Dziewczyny z grupy Retro dobrze o tym wiedzą, bowiem od kiedy utworzyły zespół, ich życie zmieniło się orbitę. Ta zaś, podporządkowana muzyce i wartościom społecznym, wskazała im nowe możliwości, nowe priorytety, nowych też przysporzyła przyjaciół i wielu sympatyków. Zespół, powoli stając się wizytówką Błędowa, jest już jego dumą i, jakby to można powiedzieć, towarem eksportowym, równie ważnym i potrzebnym jak błędowskie owoce. Nie święci garki lepią, głosi stare przysłowie, ale nie każdy gra, a jeszcze mniej śpiewa tak, jak śpiewają dziewczyny z błędowskiej grupy Retro. Na próby i koncerty zespoły przychodzi coraz więcej zainteresowanych. Ludzie kochają śpiewane przez nich stare, piękne i znane utwory, ale ich repertuar zawiera wiele kompozycji Izabeli Stromeckiej, liderki zespołu, tworzonych w wielu przypadkach do tekstu znanej lokalnej poetki Izabeli Marii Frasz. Wszelkie podobne działania społeczne pozwalają żyć inaczej, w tym przypadku na pewno lepiej. I choć początkowo wiele państw z niepokojem i niedowierzaniem podejmowało decyzję o pracy w zespole, to dziś ich codzienność zmieniła się zupełnie. Wiedzą bowiem dla kogo i po co żyć. I to im się udało.
Monarchowie w gwiazdach wyczytali: Bóg wszeświata ześle syna, który nas ocalił. Wszędzie dziecię to szukali, w każdej krainie, ale gwiazdki posłuchali, która z mocy słynie. W biednej szopce z pastuszkami Jezusek się zrodził. W żłobie leżał, płakał z zimna, wiatr go mrozem chłodził. Gwiazda blaskiem nadzwyczajnym ludzi nawołała i dar dla świętych rodzin przynieść nakazała. Tłum ludzi tu przybyli, każdy z prezentami, wszyscy pokłon mu składali, Bogu dziękowali. Maryja z Józefem na usiąku uciekali przed okrutnym Herodem, dziecię swe chowali. Czemu się połyszesz, smutna jarze miło, czego nie szukali, co pięknością skryną, czemu nie szukali, co pięknością skryną, to zapomnie. Teraz taki eksperyment wykonam. Mianowicie, zaśpiewamy dla chór. Dobrze? Piosenka jest znana. Jak dzieweczka szła do... Cieszę się, że przyjechaliście Państwo. Dziękuję za uwagę. To jest czasu się wspomina i śpiewa.
te wszystkie wspaniałe piosenki, które przywieźli się ze sobą. Zaczęliście od kogoś, dobrze, że dekoracje w tych postaciach. Nie, byśmy się trochę wcześniej nie wychodziły. Patrzę, że zespół nam się rozrósł, wasz tutaj, bo trochę więcej instrumentów, już jest chyba trzy akordowy, tak też nazywa fakowo. Włosy się coraz bardziej wyrabiają, coraz więcej dołącza cywilów, czyli naszych tutaj widzę, że panią magister Pajewską wśród was. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Mam taki piękny strój, się warto założyć, odważyć. Super, dzisiaj nie ma znaków, nie być, ale taka perła i kreacje nasze, takie nietypowe, wspaniałe jesteście. Dziękuję. Śpiewamy dalej. Pierwsza.